Sezon natężnie zakończony. Teraz w Radlinie podsumowują pierwszy sezon funkcjonowania tężni i wyciągają wnioski. Już teraz w okolicy tężni zamontowano kamery, a obiekt jest pilnowany przez ochroniarza. Kuracjusze na kolejne solankowe inhalacje będą musieli poczekać aż do wiosny. Wtedy też będą mogli korzystać z kolejnych atrakcji. Radlińska tężnia ze względu na niskie temperatury została zamknięta do odwołania. Jeśli chodzi o ten rok, tężnia została już zamknięta na okres zimowy. W tym momencie bardzo mocno trzymamy się gwarancji producenta po prostu i musimy trzymać się jego zaleceń. A w jego zaleceniach między innymi również znalazła się sugestia co do tego, żeby jednak nie ryzykować. Zwłaszcza chodzi o kwestie techniczne, kwestie niecki. Po pierwszym sezonie jej funkcjonowania można śmiało powiedzieć, że solanki w mieście górniczym zrobiły furorę, a pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. W radlińskim magistracie podsumowują dotychczasową działalność tężni i już zapowiadają. Te kilka miesięcy można podsumować, myślę, tak, że popularność tężni przerosła nasze oczekiwania. Wiele kwestii takich organizacyjnych już udało się wdrożyć. Część będziemy wdrażać właśnie w ciągu tej przerwy. No do tego to będzie również czas na to, żeby uzupełnić infrastrukturę o takie wymagane elementy, jak tablice informacyjne, no i pomyśleć nad rozbudową dalszej tej bazy w postaci jakichś urozmaiceń w przestrzeni wokół obiektu. Jeszcze w czasie funkcjonowania tężni został zamontowany monitoring, a obiekt jest całodobowo pilnowany przez ochroniarza. W praniu, mówiąc kolokwialnie, wyszła też kwestia związana z niewiedzą kuracjuszy dotycząca miejsc parkingowych. Jako pierwsi 2 miesiące temu pytaliśmy korzystających z solanek kierowców, czy wiedzą, że w pobliżu znajduje się dodatkowy parking. Wtedy odpowiadali zgodnie. A wie pan o tym, że 200 metrów niżej znajduje się też parking na te samochody właśnie? A to mnie pani zaskoczyła, nie ma tu żadnej informacji na ten temat. Dzisiaj zdaje się takiego problemu już nie ma, bo przy tężni pojawił się oczekiwany znak parking 200 metrów dalej. Kolejne solankowe atrakcje, m.in. plac zabaw i siłownia pod chmurką już na wiosnę.